Antoni Pająk. Nie wiem, czy Państwu znany w większości, tak? Poeta, rolnik. Tutaj przy pisaniu tego programu wiele informacji, jest też współautorem tego artykułu. Wiele informacji udzielił nam pan Józef Stojanowski. To jest rodzina pana Antoniego. To jest też ciekawa postać. Przed wojną pracownik sądu w Złoczowie. W czasie wojny pracownik magistratu złoczowskiego, a jednocześnie szef kierownictwa do walki z dywersją Armii Krajowej na okręgu Złoczów. I to ta przynależność do Armii Krajowej później przez lata, zanim się ciągnęło, on tego nie ujawniał, wiedząc, że mogą go za to spotkać różne szykany. Jak też wiemy, i o tym napisałem też w książce, dosyć szybko tutaj, jak przyjechał na ziemię zachodnie, najpierw pracował w szkole, pomagał swojej żonie Marii przy organizacji szkoły. Później poszedł do Witnicy, do zakładu meblarskiego chyba, z tego co pamiętam. I oczywiście no, człowiek był wykształcony, ponad przeciętną, ówczesną. Zaproponowano mu oczywiście wyższe stanowisko, no, pod warunkiem tego, żeby się zapisał do PZPR-u. Takie były czasy. On oczywiście odmówił i wycofał się tutaj do Pyrzan, zrezygnował z tamtej pracy i został rolnikiem praktycznie. Tak wysoko wykształcony, ale mimo to niezłomny, nie chciał porzucić jakby swoich tych ideałów, w które wierzył. Tu jest kilka takich unikalnych zdjęć od lat najmłodszych, gdzie tutaj w wojsku, tutaj w Chodorowie najpierw pracował. Tutaj w Złoczowie, na ulicach Złoczowa, z koleżankami z pracy. Tu jest bardzo ciekawy bilet wizytowy, oryginał jest u pana Józefa Stojanowskiego. Bilet wizytowy informujący o ślubie Antoniego i Marii Pająków, który odbył się 2 stycznia 1935 roku w kościele parafialnym w Złoczowie. To jest wielka ciekawostka, bo takie, to jest praktycznie takiej wielkości wizytówki. Także takie rzeczy zwykle giną gdzieś. Tu jest ich zdjęcie ślubne. Tu jeszcze z czasów właśnie przedwojennych. Na dole Antoni Pająk gra mularza. Tak myślę, zdjęcie jest nieopisane, ale to wskazuje na zemstę Aleksandra Fredy. Raczej na pewno. Tu jest z sądu już inne zdjęcia. Jeszcze ze Złoczowa. Tu jest Jan Pająk. Brat, który został zamordowany w 1943 roku przez Ukraińców. Tutaj też zamieściłem to w książce o cmentarzach. I myślę, że warto o tym mówić. To jest fragment takiego rodzinnego albumu, mówiący o, opisujący całą sytuację, jak właśnie zginął Jan Pająk. I to było zrobione przed chyba 15 laty. Także warto takie rzeczy zapisywać, póki jeszcze ci ludzie, od których możemy coś usłyszeć, mogą coś nam opowiedzieć, i to warto w formie takiej kroniki rodzinnej zapisać. To akurat mówię, nie dotyczy Antoniego Pająka, ale Jana Pająka, jego brata. Tu już są ostatnie lata życia w tym pięknym domu niemieckim, w którym mieszkali Pająkowie. Tu też bardzo ciekawe, dosyć rzadko spotykane zdjęcia z okresu żniw. Tu jest siostra Marii Pająk. Ona z domu Harku. No i rzecz zupełnie unikalna. Rękopis, który znajduje się w zbiorach Józefa Stojanowskiego. Rękopis wspomnień z ziemi złoczowskiej. Coś, co zostało po Antonim Pająku i co jakby nam przyniosło bardzo wiele ciekawych informacji o tym początku, o latach 1901-1920 powiedzmy, o tym początku związanym z budową kościoła. Wiersze napisane. Tutaj w książce zamieściliśmy po biogramie Antoniego Pająka. Zamieściliśmy
wstrzypany, ponieważ pan Zbigniew Czarny, który tutaj też przybył i pisał przed 20 laty w swojej książce o Pyżanach, zamieścił wspomnienie z ziemi złoczowskiej Antoniego Pająka. Z tym, że tamta wersja była pisana na podstawie nie rękopisu, ale na podstawie maszynopisu. W tym maszynopisie, który zresztą też widziałem, było dosyć dużo błędów takich wynikających